Teraz prześledźmy, jak doszło do upadku systemu politycznego, dwubiegunowego, który został zaplanowany podczas konferencji w Jałcie, stąd nazwa system jałtański. Czyli tak naprawdę chodzi o upadek bloku tego socjalistycznego w Europie. Jak to wyglądało? O, tu widzimy od razu na pierwszym slajdzie, że w dużej mierze autor rysunku przypisuje zasługi upadku tego systemu Reaganowi, prezydentowi amerykańskiemu. Widzimy, że on miał pogrzebać zimną wojnę i mur berliński i Związek Radziecki. I czy tak było naprawdę? Zaraz się przekonamy, czy to tylko jest propaganda amerykańska, czy rzeczywiście możemy mówić o tym, że tak jak jest, zostało tutaj to pokazane, tak jak to było. Tak naprawdę pierwszym takim objawem kryzysu tego bloku wschodniego, który mógł doprowadzić rzeczywiście realnie do upadku tego bloku, była wojna w Afganistanie, toczona w latach 79-89 XX wieku. Wojna w Afganistanie, która, tak jak wojna w Korei, czy tak jak wojna w Wietnamie, zaangażowała siły Związku Radzieckiego i siły amerykańskie po przeciwstawnych stronach. Wojna wybuchła dlatego, że w Afganistanie zmienili się rządzący. Nowe władze nie chciały już, tak jak wcześniejsze, dalej kontynuować współpracy ze Związkiem Radzieckim. Rosjanie w związku z tym dokonali interwencji zbrojnej na ten kraj. Wysyłając tam swoje wojska, rozpoczęły wojnę, która na 10 lat, można powiedzieć, że uwikłała Związek Radziecki w bardzo trudny konflikt. Tak naprawdę mówi się, że w Afganistanie nikt wojny nie wygrał i Rosjanie tej wojny również nie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Tak jak powiedziane, to zostało wcześniej, tak jak to było normą w zimnej wojnie. Skoro Rosjanie wsparli jedną stronę walczącą, to Amerykanie wsparli stronę drugą. Amerykanie wsparli mujahedinów, czyli można powiedzieć, że takich islamistów radykalnych. Wojna się toczyła, wyczerpywała finansowo Związek Radziecki, niszczyła też ich wizerunek na świecie, sprawiała, że gospodarka radziecka była w coraz gorszej kondycji, dlatego że trzeba było ciągle produkować na potrzeby tej wojny, brakowało towarów w sklepach. Więc w tym sensie na pewno wojna w Afganistanie przyczyniła się do upadku tego systemu jałtańskiego. Tutaj widzimy takie odpryski dwa jeszcze tej wojny w świecie sportu. Tak się złożyło, że rok po rozpoczęciu wojny gospodarzem Igrzysk Olimpijskich byli Rosjanie. Olimpiada się odbywała w Moskwie, ale ponieważ Amerykanie uznali, że nie powinno tak być, że kraj gospodarz Igrzysk jest najeźdźcą, agresorem, prowadzi wojnę w innym miejscu, bo przecież Olimpiada to miało być zawsze, przynajmniej w założeniu twórców tej koncepcji, to miało być święto pokoju. Przecież Grecy starożytni zawierali pokój na czas igrzysk, więc Amerykanie nawoływali do bojkotu tych igrzysk. Żaden sportowiec amerykański tam nie pojechał. Podobnie uczyniło wiele innych krajów z zachodu, więc ta Olimpiada się odbywała w bardzo okrojonym gronie sportowców. Pech chciał, że kolejna olimpiada miała być organizowana w Los Angeles i się tak stało, ale w odpowiedzi na bojkot z roku 80 do Los Angeles nie pojechali z kolei sportowcy nie tylko ze Związku Radzieckiego, ale z całego bloku tych państw socjalistycznych. I tutaj zwróć uwagę na dwa rysunki z tamtego okresu, satyryczne. Na pierwszym widzimy flagę powiewającą przed, jak widzimy tutaj, moskiewskimi budowlami z Kremla. Moscow Olympics 1980 i koło olimpijskie są tutaj ukazane jako kajdany tak naprawdę. Kajdany założone na ręce, co ma symbolizować, że gospodarz jest daleki od jakichś tutaj intencji pokojowych czy praw człowieka. Podobna symbolika z kołami olimpijskimi na drugim rysunku. Moskwa 80 i widzimy koła olimpijskie, które tak naprawdę są końcówkami luf czołgu, co również ma wskazywać na to, że organizator igrzysk prowadzi wojnę, a więc ma się to nijak do idei olimpiady.
Ostatecznie wojna w Afganistanie, tak jak już wspomniałem, zakończyła się porażką Związku Radzieckiego i bardzo mocno nadwyrężyła tutaj kondycję tego państwa. Prawdopodobnie nie byłoby upadku tego systemu jałtańskiego, gdyby nie działalność tego tercetu. Pierwsza postać, Ronald Reagan, prezydent amerykański, wcześniej aktor, zdaje się, że słaby, który grywał raczej nieznaczące role. Za to jako prezydent amerykański postać pierwszoplanowa w polityce światowej. Druga postać, żelazna dama, premier Wielkiej Brytanii w latach 80. pani Margaret Thatcher. Trzecia postać, Helmut Kohl, człowiek, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec. Kanclerz RFN-u, czyli Niemiec zachodnich. Co cechowało tutaj przede wszystkim amerykańskie rządy Reagana, to wzrost wydatków USA na armię po okresie odprężenia z lat 70., kiedy Związek Radziecki i USA podpisywały umowy o rozbrojeniu, o ograniczeniu wyścigu zbrojeń. Reagan stwierdził na początku swojego rządowania, że Stany Zjednoczone pozostały w tyle za Rosjanami, jeżeli chodzi o liczebność armii, jeżeli chodzi o ilość wyposażenia sprzętu wojskowego. W związku z tym uznał, że to jest niebezpieczne dla USA, dla bezpieczeństwa międzynarodowego i postarał się o to, aby Kongres przeznaczył większą ilość pieniędzy na amerykańską armię. I Amerykanie, można powiedzieć, że znowu weszli na drogę wyścigu zbrojeń, zaczęli uzupełniać braki w swoim wyposażeniu, w liczebności swojej armii. Drugą taką decyzją tutaj było rozmieszczenie w Europie oczywiście przede wszystkim rakiet amerykańskich, rakiet, które były przystosowane do przenoszenia głowic nuklearnych. To były rakiety przede wszystkim krótkiego, średniego zasięgu. Rakiety Pershing, rakiety Cruise. To były te takie, można powiedzieć, że najbardziej znane nazwy pojawiające się w mediach wtedy tychże rakiet. One miały być wycelowane oczywiście w kraje socjalistyczne, w kraje Układu Warszawskiego. No i NATO w ten sposób uzyskało bardzo mocny argument w tym konflikcie zimnowojennym, a dla zwykłych obywateli Europy oznaczało to znowu zagrożenie wojną nuklearną, bo tak jak wspomniałem, rakiety te były w stanie przynosić głowice jądrowe. No i zobaczmy, tutaj taka mapka, która pokazuje nam, jak to zagrożenie było, na ile to zagrożenie było realne. Widzimy tutaj na niebiesko zasięgi poszczególnych rakiet natowskich, czyli widzimy Pershingi, gdzie mogły dolecieć. Pamiętajmy, że one musiały być wystrzelone zza żelaznej kurtyny. Ta linia czarna to oczywiście żelazna kurtyna. Tutaj warto zwrócić uwagę, Jugosławia jest na mapie pokazana jako kraj już po stronie dobrej, że tak powiem, żelaznej kurtyny. Pamiętamy oczywiście, że tutaj jest to dyskusyjne, bo Jugosławia była krajem takim, no można powiedzieć, że socjalistycznym przecież, prawda? Ale nie zależała od Stalina, bo Jugosławianie się wyzwolili bez udziału radzieckiego żołnierza. Tam działalność niejakiego Broz Tity to sprawiła, więc tutaj prawdopodobnie stąd ta żelazna kurtyna została tak, a nie inaczej poprowadzona na mapie. No okej, okay, czyli zobaczmy. Pershingi dolatywały, no powiedzmy, że tego pierwszego typu Pershingi dolatywały do połowy Polski, nawet trochę dalej. Za to Pershingi już kolejnej generacji dolatywały pod Moskwę i miały w zasięgu ten oto obszar. A więc praktycznie wszystkie kraje Układu Warszawskiego, te europejskie, były w zasięgu. Rumunia i Bułgaria również. Natomiast jeszcze inne rakiety amerykańskie już w zasięgu miały również stolicę radziecką, czyli Moskwę. Z kolei w drugą stronę patrząc, radzieckie rakiety, na przykład SS, tutaj różne typy SS-20 i tak dalej, 22, dolatywały, jak widzicie, kolejne generacje coraz dalej, więc Stalin miał w swoim zasięgu tak naprawdę większą część Europy Zachodniej, tylko Hiszpanie, Portugalczycy mogli się czuć, no jeszcze Islandczycy mogli się czuć bezpiecznie. Pozostałe kraje były w zasięgu, europejskie były w zasięgu rakiet. Tutaj na dole widzimy na zdjęciu, jak wyglądał jeden z Pershingów właśnie. Czyli sytuacja była taka, można powiedzieć, że znowu nieciekawa. Znowu wracamy do
do zagrożenia, które po raz pierwszy świat poznał w czasie kryzysu kubańskiego, ale to było, można powiedzieć, że daleko od Europy. Tym razem mamy wycelowane rakiety uzbrojone w głowice nuklearne, gotowe do użycia. Ronald Reagan rozpoczął też taką kampanię w mediach, można powiedzieć, trochę psychologiczną. Zaczął określać Związek Radziecki mianem Imperium Zła, po to, żeby zbudować pewien wizerunek tego kraju też, a jednocześnie usprawiedliwić swoje różne posunięcia. Pamiętamy, mam nadzieję, program Gwiezdnych Wojen chociażby, gdzie Reagan planował umieszczenie broni również na orbicie okołoziemskiej. Tutaj widzimy, że Reagan również nie tylko myślał o tym, żeby wzmocnić arsenał w walce z blokiem Układu Warszawskiego, ale myślał też o gospodarce i tutaj kolejne jego posunięcie to było ograniczenie handlowania z krajami bloku wschodniego. Chciał, aby gospodarki tych krajów podupadały, aby coraz mniejsza była ich wydajność tych gospodarek. Pamiętamy, że toczyła się wojna w Afganistanie równolegle, Rosjanie mieli kłopoty z zaopatrywaniem swoich żołnierzy, więc musieli ograniczać produkcję taką, powiedzmy, że przemysłu lekkiego. No, Amerykanie widząc to stwierdzili, ok, to w takim razie jeszcze bardziej tutaj będziemy przeszkadzać w rozwoju gospodarek tych krajów i ograniczymy handel z tymi państwami. Towarów jeszcze będzie mniej na półkach w sklepach tych krajów wschodnich, więc sytuacja będzie się jeszcze bardziej pogarszała tam. A wtedy ludzie być może obalą tych rządzących socjalistów. Oprócz tego Reagan też nie zapominał o innych rejonach pozaeuropejskich, w Nikaragui wsparł partyzantów z bojówek o nazwie Contras, czyli musimy sobie zapamiętać Contras, że to jest Nikaragua. No i wspierał ich dlatego, że z kolei Contras walczyli z grupą, która była w stanie przyjąć socjalizm i zacząć budowę komunizmu u siebie w kraju, więc tutaj znowu mamy taki element zimnej wojny. W połowie lat 80. wyszła też na jaw afera związana z finansowaniem tych bojówek Contras, dlatego że okazało się, że Stany Zjednoczone, Ronald Reagan, wspierają również Iran. Iran, a sprzedając tam broń, a pieniądze zarobione w ten sposób przekazują właśnie bojówkom Contras. Czyli mamy aferę Iran-Contras i te dwa rysunki historyczne u dołu slajdu właśnie nawiązują do tejże afery. Chodziło o to, że z Iranem, czyli z krajem, który jednoznacznie tutaj jest postrzegany i wtedy również jako przeciwnik USA, jako kraj, który nielegalnie próbuje posiąść broń atomową wtedy, z takim krajem USA oficjalnie miały nie prowadzić żadnych kontaktów militarnych, żadnego handlu bronią, a jednak to Amerykanie robili. Stąd afera Iran-Contras. Tutaj widzimy, jak przekazywane są pieniądze, widzimy tym bojownikom z Contras. A tu z kolei, no nie wiem, czy rozpoznajesz tę postać. Jeżeli tak, super, jeżeli nie, to wciśnij pauzę i pomyśl chwilę, bo ja za chwilę powiem, kto to jest. To jest oczywiście przywódca Iranu od czasu rewolucji islamskiej, czyli niejaki Khomeini, a w telewizorze Reagan. No i tutaj pomyśl, co miał autor do przekazania. Zastanów się, jaki jest wydźwięk tejże satyry. Na pewno warto się przyjrzeć temu, co jest napisane tutaj pomiędzy dłońmi tego przywódcy irańskiego. No okej. W latach, powiedzmy, że w początkach lat 80. mamy jeszcze dwa konflikty, o których trzeba pamiętać. Mamy wojnę Wielkiej Brytanii i Argentyny o wyspy, o Falklandy, tudzież Malwiny, bo to są nazwy dwie na ten sam obszar stosowane przez różne kraje. Jeden kraj stosuje taką nazwę, a drugi inną. Spójrzmy, tu Wielka Brytania, tutaj Argentyna na mapie i na wschód od południowej części Argentyny
na Oceanie Atlantyckim znajdują się wyspy Falklandy, które należą do Wielkiej Brytanii. Argentyna jednak twierdzi inaczej, że powinny należeć do Argentyny i dokonuje próby przejęcia tych wysp. Spotyka się to z zdecydowaną odpowiedzią wojsk brytyjskich, które tam lądują. Tutaj możesz zobaczyć, jakie szanse mieli Argentyńczycy w tym starciu. Raczej niewielkie, więc cała wojna kończy się zwycięstwem Brytyjczyków. I drugi konflikt rok później w Grenadzie, czyli również obszar Ameryki. Tutaj chodziło o to, że w Grenadzie doszło do znowu pewnych zmian politycznych i amerykańscy studenci, którzy przebywali na terenie Grenady, poczuli się zagrożeni, przynajmniej tak to przedstawiał rząd amerykański. I w wyniku właśnie kłopotów wewnętrznych Grenady Amerykanie zdecydowali o interwencji w tym kraju. Wysłali tam swoich żołnierzy po to, żeby chronić swoich studentów. Inwazja USA na Grenadę posiadała kryptonim Agent Fury. Czyli mamy tutaj takie jeszcze inne konflikty, inne w sensie niezwiązane bezpośrednio tutaj z zimną wojną, ale warte odnotowania i warte zapamiętania. To było też takie trochę sprawdzenie tej armii, na przykład w Grenadzie Amerykańskiej, na ile ona rzeczywiście się modernizuje, na ile ona się dozbraja za czasów Reagana. A co w tym czasie robił blok przeciwny? Co się działo w Związku Radzieckim? Pamiętasz, że w latach 70. to rządy Breżniewa. No i po śmierci Breżniewa w roku 82 przywódcą Związku Radzieckiego został były szef KGB Jurij Andropow, nie na długo, bardzo szybko zmarł i jego miejsce zajął Konstantin Czernienko. Jego musisz tylko tyle pamiętać, że był ktoś taki. Natomiast najważniejszym tutaj przywódcą w latach 80. w Związku Radzieckim jest Michał Gorbaczow. Michał Gorbaczow, charakterystyczny tutaj, charakterystyczna taka plama na czaszce nad czołem. Widzimy go tutaj na fotografii. Michał Gorbaczow, któremu tak naprawdę przyszło rządzić w czasach schyłkowych Związku Radzieckiego i chciał ratować to, co się dało jeszcze w tym kraju. Dostrzegał wiele problemów i gospodarczych, i społecznych, i politycznych. Dostrzegał to, że się źle żyje tym obywatelom w Związku Radzieckim. Dostrzegał to, że w krajach satelickich, czyli na przykład w Polsce, w Czechosłowacji, zaczynają coraz silniej dochodzić do głosu poglądy opozycjonistów domagające się odejścia od socjalizmu. Więc starał się na początku przynajmniej swoich rządów temu przeciwstawiać i ogłosił taki program reform. Te trzy słowa warte zapamiętania. Reformy Gorbaczowa to pierestrojka, czyli przebudowa całego systemu, aparatu rządzenia, gospodarki. Głasność, czyli jawność, a więc no, zniesienie cenzury. Takie udowodnienie, że władza nie ma nic do ukrycia przed obywatelem. I uskorienie, czyli przyspieszenie przede wszystkim rozwoju gospodarczego, żeby uniknąć zapaści gospodarczej, kryzysu, który się szykował już od pewnego czasu w tym bloku wschodnim i Związku Radzieckim jak najbardziej też. Czyli te trzy słowa absolutnie do zapamiętania. Pierestrojka, głasność, uskorienie. Kojarzymy to z Michałem Gorbaczowem i z okresem jego rządów, czyli druga połowa lat 80. XX wieku. Niestety dla Rosjan, to znaczy dla komunistów rosyjskich raczej, niewiele wyszło z tego programu reform Gorbaczowa, dlatego że sytuacja była już na tyle poważna, że chyba już na te reformy było za późno. Dodatkowo pogłębił problem gospodarczy fakt katastrofy w elektrowni atomowej w Czernobylu koło Prypeci. Mamy 26 kwietnia 1986 roku, w nocy wybuchł reaktor tej elektrowni atomowej, ale to pewnie wiesz, bo z pewnością oglądałeś serial Czernobyl, a jeżeli nie, to warto obejrzeć. Katastrofa ogromna, ogromne skutki, przede wszystkim śmierć wielu ludzi, napromieniowanie, wyłączenie dużej strefy z użytkowania, ale też wizerunkowa katastrofa, bo Rosjanie ukrywali fakt o tej awarii, o tym wypadku przez kilka dni.
Fala tutaj napromieniowanego powietrza dotarła również na zachód, a więc konsekwencje były ogromne. Przede wszystkim właśnie pokazywały, że Związek Radziecki jest krajem, który nie jest w stanie zapanować nad bezpieczeństwem nie tylko swoich obywateli, ale stwarza zagrożenie w całym regionie. Więc tutaj mamy kolejne wielkie potknięcie Związku Radzieckiego, jego przywódców. Wielu historyków właśnie wskazuje katastrofę w Czarnobylu jako ten gwóźdź do trumny Związku Radzieckiego, jako to wydarzenie, które w dużym stopniu przyczyniło się do upadku tego kraju. Też obywatele radzieccy zrozumieli, że ta władza działa przeciwko narodowi, przeciwko nim, że jest nieodpowiedzialna po prostu, że nie szanuje życia swoich obywateli. Okej, nie będę rozwijał tego wątku. Myślę, że jeżeli oglądałeś serial, to dobrze wiesz, o czym mówię. Gorbaczow próbował jeszcze ratować sytuację tą międzynarodową Związku Radzieckiego poprzez, powiedzmy, że próbę wdrożenia tak zwanej finlandyzacji. Ważne pojęcie. Finlandyzacja, jak tutaj widzisz, jest to, powiedzmy, że prowadzenie tak polityki zagranicznej, aby uzależnić od siebie drugi kraj. Oczywiście słabszy potencjalnie od ciebie, ograniczając jego politykę zagraniczną, ale w zamian za to pozwalając temu państwu na to, żeby prowadził sobie w jakiś tutaj samodzielny sposób politykę wewnętrzną. Nazwa się wzięła od relacji rosyjsko-finlandzkich, no jeszcze powiedzmy, że sprzed 100 lat, więc tutaj ten przypadek w Finlandii i Rosji miał być potem. Te relacje wtedy zbudowane między tymi krajami miały być potem odwzorowane w relacjach Związku Radzieckiego z innymi krajami. To był taki pomysł, ale tak jak powiedziałem, było już za późno na tego typu rzecz. Zobaczmy teraz, jak przebiegała Jesień Narodów, bo Jesień Narodów jest to określenie, którym posługują się historycy, aby nazwać upadek rządów socjalistycznych w poszczególnych krajach. A przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej. No i popatrzmy, jak to przebiegało w Czechosłowacji. Już mówiliśmy sobie na jednej z zajęć o powstaniu KBWE, czyli, no właśnie, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To miało być nieco większe zezwolenie na działalność opozycji, większy nacisk na prawa człowieka i też bezpieczeństwo w Europie. No i mamy w związku z tym 2 lata później w Czechosłowacji powołanie do życia pierwszej wtedy opozycji antykomunistycznej pod nazwą Karta 77 od roku 77. Karta 77, jednym z ważnych działaczy opozycjonistycznych w Czechosłowacji stał się Tanato Pan, prywatnie dramaturg, autor tutaj właśnie dramatów teatralnych, sztuk, pisarz Václav Havel. I on był takim liderem tej opozycji. On tak naprawdę doprowadził Czechosłowację do zmierzenia się z przywódcami komunistycznymi, poprowadził naród do tak zwanej aksamitnej rewolucji. Zapamiętaj, że to jest pojęcie związane z Czechosłowacją. Aksamitna rewolucja. W roku 1989 aksamitna, tak jak aksamit jest gładki, delikatny w dotyku, bo ta rewolucja odbyła się można powiedzieć, że bez ofiar. Czyli w pokojowy sposób udało się w Czechosłowacji obalić rządy komunistów, czy raczej socjalistów, powinniśmy powiedzieć, tak naprawdę, chociaż no, komuniści to ludzie, którzy mają jakieś poglądy, więc w sumie chyba nie mam błędu, skoro jeżeli powiem, że rządy komunistów zostały obalone, a konkretnie rząd niejakiego Huszaka. Później Václav Havel został prezydentem w Czechosłowacji, był uwielbiany do końca swoich dni przez naród czechosłowacki. Naród mu wybaczał różne grzeszki, jakie miał na sumieniu. Był absolutnym bohaterem dla Czechosłowaków, czyli Václav Havel i aksamitna rewolucja. Nie udało się wszędzie tak gładko obalić rządów socjalistów. Szczególnie krwawo to się odbyło w Rumunii, gdzie rządził ten tutaj widoczny właśnie na zdjęciu dyktator Nicolae Ceaușescu,
który nie chciał oddać władzy pokojowo, który na widok protestujących obywateli w swoim kraju zaczął wysyłać przeciwko nim wojsko, policję oraz takie specjalne oddziały Securitate, które polowało po prostu, polowało na obywateli. To byli snajperzy, którzy się zaczajali na dachach budynków i strzelali do ludzi, którzy protestowali w tłumie. W związku z tym Rumuni odpłacili mu proporcjonalnie. Kiedy udało się obalić jego rządy, po prostu dokonano samosądu na Ceaușescu i go rozstrzelano prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, bo jest film pokazujący tą scenę, ale no, można podejrzewać, że wcześniej przed rozstrzelaniem został ten dyktator i jego żona zgładzony. W Jugosławii system socjalistyczny został obalony w roku 90, w Albanii w roku 91. Nieco wcześniej również w Bułgarii został obalony ten system. Czyli tutaj widzimy, jak przebiegała Jesień Narodów, w których krajach i jak to się chronologicznie odbywało. Zobaczmy jeszcze do NRD. NRD, przypominam, NRD, tu mamy na mapce pokazane NRD i RFN. Dwa kraje niemieckie od 1949 roku. Podział już taki trwały. Po blokadzie Berlina, jak pamiętasz zapewne, RFN, kraj demokratyczny, zachodni, należący do NATO, NRD, kraj socjalistyczny, rządzony przez komunistów, należący do Układu Warszawskiego. No i mamy ogromne protesty mieszkańców Niemiec. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi Berlin, który również jest podzielony, jak pamiętasz, na Berlin, powiedzmy, należący do NRD i Berlin zachodni, należący do RFN-u. Zaczynają się Niemcy gromadzić przy tym murze berlińskim. Tutaj widzimy ten mur na fotografii poniżej, tutaj też. I następuje koniec rządów NRD Erich'a Honeckera, przywódcy tamtejszej partii SED. Następuje obalenie muru berlińskiego, tak jak tutaj na fotografii widzimy, i na jednej, i na drugiej zresztą. Ludzie, którzy byli rozdzieleni tym murem, w końcu się mogli spotkać, w końcu mogli Niemcy zamieszkać w jednym kraju. 3 października 1910 roku jest to dzień, który został zapamiętany jako dzień zjednoczenia tych dwóch państw niemieckich znowu w całość. Czyli NRD tak naprawdę zostało dołączone do RFN, bo pod taką nazwą dzisiaj Niemcy funkcjonują. RFN to dzisiejsze Niemcy, czyli Republika Federalna Niemiec. Zjednoczenie Niemiec było możliwe dzięki odbyciu się konferencji, tak zwanej konferencji 2 plus 4, czyli dwa kraje niemieckie. Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna plus 4, czyli te cztery kraje, które w latach 40. miały swoje strefy okupacyjne właśnie w terenie Niemiec, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Związek Radziecki i Francja. Zalegalizowano to zjednoczenie i ono stało się faktem. No i mamy rozpad samego Związku Radzieckiego również. Czy rozpoznajesz postać z karykatury? Myślę, że tak. Charakterystyczna plama na czaszce to oczywiście Michał Gorbaczow. Rozpad Związku Radzieckiego był związany z tym, że poszczególne republiki radzieckie, czyli składowe tego Związku Radzieckiego, zaczęły ogłaszać niepodległość. Litwa zrobiła to w roku 1990 i pierwszą reakcją Gorbaczowa, bo chwilę, dosłownie kilka dni potem Gorbaczow przyjął tytuł prezydenta Związku Radzieckiego, czyli przywrócono tę funkcję. Już nie był tylko przywódcą KPZR-u, ale został prezydentem. I jako nowy, świeżo upieczony prezydent Związku Radzieckiego, Gorbaczow podjął decyzję, aby no, nie dopuścić do tego, aby Litwa się odłączyła od Związku Radzieckiego. W związku z tym zarządził interwencję wojskową na Litwie. Ale interwencja ta nie przyniosła oczekiwanego skutku, dlatego że duża część środowiska tutaj rządzącego w Związku Radzieckim jednak wystąpiła przeciwko Gorbaczowowi. Pojawiły się próby odebrania mu władzy. Jedną z takich prób był pucz Janajewa. Janajew to człowiek, który z tym puczem został tutaj skojarzony w historii, jeden z przywódców tego puczu. I ostatecznie po Litwie kolejne kraje zaczęły ogłaszać niepodległość: Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina itd. I 31 grudnia 1991 roku
Ogłoszono rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i ten kraj rzeczywiście przestał istnieć. Gorbaczow stracił też władzę, jego następcą został Borys Jelcyn, a krajem, który można powiedzieć, że stał się kontynuatorem Związku Radzieckiego, krajem, który przejął spuściznę po tym państwie, była Rosja. Jeszcze na koniec zerknijmy sobie poza Europę, do Chin. Na fali tej jesieni narodów, czyli tego obalania reżimów socjalistycznych w Europie, również część Chińczyków spróbowała tego u siebie. Studenci chińscy, którzy tego chcieli, którzy o tym marzyli, zebrali się na placu Tiananmen. Tiananmen. I tam protestowali. Niestety rząd chiński wybrał wariant siłowy i wysłał wojsko na ten plac. Doszło do masakry na tym placu. Zginęło tam bardzo wielu studentów, wielu zostało pobitych, wielu aresztowanych. W ten oto sposób marzenia Chińczyków o wyzwoleniu się spod wpływu właśnie komunistów zostały brutalnie pogrzebane. Tutaj musisz zapamiętać to zdjęcie. Zdjęcie, które tutaj widzisz, tak zwany Tankman, tak się nazywa to zdjęcie na zachodzie. Zdjęcie jest to, tak naprawdę to nie jest zdjęcie, tylko to jest kadr z filmu, który ktoś nakręcił, kto był świadkiem tych wydarzeń. I tutaj widzimy scenę, kiedy jedzie kolumna czołgów i jeden człowiek, zupełnie taki zwykły obywatel, po prostu staje im na drodze i nie pozwala im, tym czołgom przejechać. Żeby zrozumieć grozę sytuacji, warto jednak zobaczyć zdjęcie w pełnej krasie. Popatrz teraz. U góry to samo zdjęcie, ale popatrz teraz na dół. Tu jest ten człowiek, to są te czołgi, ale zobacz, tych czołgów jest o wiele, o wiele, o wiele, o wiele więcej. Czyli niesamowity taki przykład hartu ducha, odwagi, niezłomności obywatela, który staje przeciwko ogromnej sile. Nie boi się, nie wycofuje się. Co się dzieje dalej? Jeżeli cię to zaciekawiło, sprawdź na YouTubie, jak się zachowali żołnierze, co się stało z Tankmenem. W każdym razie musimy sobie zapamiętać, że w Chinach nie udało się tych przemian w roku 1989 przeprowadzić.